poprzez ten koncert i tę płytę chcę pokazać kawałek swojej duszy, kawałek swojego prawdziwego ja. Chcę stanąć przed ludźmi i zaśpiewać o wszystkich rzeczach, które są bardzo ważne dla mnie, które dzieją się gdzieś w moim serduchu. I cieszę się, że towarzyszą mi przy tym wydarzeniu tak wspaniali muzycy, którzy wraz ze mną poświęcili ten swój czas, którzy chcieli także włożyć kawałek siebie do tego. Myślę, że to jest kwestia relacji. Myślę, że to jest kwestia relacji, które budowaliśmy przez wiele, wiele lat. To jest owoc tego, co działo się przez te wszystkie lata. Nie pragnę słońca, nienawidzę cienia, odejdźcie wszyscy, nie potrzeba ciszy. Niektóre z piosenek czekały kilkanaście lat na to, żeby mogły zostać zaprezentowane w takiej formie. Chyba po prostu musiały poczekać na lepszy czas, poczekać na ten moment, kiedy dojrzałem do tego, aby je zaprezentować właśnie w takiej formie, z takimi muzykami, w takim brzmieniu, w takich aranżach, w takich formach. Przed ścianą dźwięku stoją głusi. Zdecydowałem się sięgnąć po starsze piosenki, takie nawet kilkunastoletnie, takie jak na przykład Jarmark czy Durszlak, dlatego że czułem, że jest w nich ogromny potencjał. Wiedziałem, że te piosenki muszą doczekać się pięknego brzmienia, pięknego wykonania i chyba po prostu musiały poczekać te kilkanaście lat na taką możliwość. Przed ścianą płaczu stoją błazny. Koncert i wydanie płyty jest z jednej strony zakończeniem pewnego etapu pracy, ale też takiego etapu życia chyba bardzo, bo płyta ma charakter bardzo, bardzo osobisty. Wielkie, wielkie podziękowania z całego serca dla Miejskiego Centrum Kultury. Jest tutaj niesamowita atmosfera, taki duch panuje twórczy. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam Szpulkę, uwielbiam studio, uwielbiam siedzieć na sali koncertowej. Dziękuję serdecznie Markowi Maciejewskiemu za zaufanie, dziękuję serdecznie Filipowi Pniewskiemu za cierpliwość. Oczekałem na ten dzień przez wiele, wiele miesięcy. To się trochę wydłużało, ale jest. To jest najważniejszy chyba dzień w moim muzycznym życiu. Jestem bardzo szczęśliwy, jestem podjarany, podniecony. Cieszę się po prostu, że udało się w jednym miejscu zgromadzić tak dużo ludzi, że tak licznie dopisuje publiczność. Te tłumy są czymś niesamowitym. Nie przeżyłem czegoś takiego wcześniej. To jest to. Wieczora pewnego. I zapraszam Was serdecznie na koncert. Dobrego odsłuchu, bądźcie z nami. Miłość jad wisi. Wiedz mój złoty chłopaku, że tam.